to cię proszę. Dzień dobry, panie Józefie. Dzień dobry, właśnie. Nazywam się Marcin Lasek. Chciałbym porozmawiać, dowiedzieć się od pana coś o przedwojennym Wołyniu, o Wołyniu podczas wojny. Pan urodził się na Wołyniu. Prosiłbym coś o sobie powiedzieć. No, chętnie odpowiem. No, byłem, urodziłem się w 27 roku w rodzinie Kwiatkowski Józef. Mama była Czeszką. Ojciec był Polakiem. Także tam dużo takich małżeństw było na Wołyniu mieszane, takie te rodziny. I Polak z Ukrainką, a ojciec, znaczy się wziął mojej mamy, mamy brat, ożenił się z ojca siostrą, a ojciec ożenił się z jego siostrą. Znaczy to była taka zamiana. Mama była Czeszką, a ojciec Polakiem. W czasie, kiedy miała się rozpocząć ta wojna, byłem u gospodarza. Później, jak miałem już 7-8 lat, to ojciec mnie wysyłał na robotę, znaczy do gospodarzy, krowy paść, tam służącym takim byłem, bo były ciężkie czasy w tym okresie. Suszy mnie w ustach coś. Także z mową tu mam naprawdę problemy. Chodził pan przed wojną do szkoły, tak? Przed wojną to było tylko tak, że musu nie było. Jak była wolny czas, to wysyłali do szkoły. Tylko że ja u obcych ludzi byłem, bo ojciec mieszkał w Łódzku, a mnie wysyłał do gospodarzy. Przed samą wojną u takiego sudowa mieszkałem, znaczy pracowałem. On był, ten sudow był w 20 roku jako tam na Wołyniu osadnikiem. Wojskowym. Wojskowym, tak. On nawet miał karabin w domu. Także, no i u niego do samej wojny przebywałem. Tam pracowałem. A wie pan, jak to jest, było tam kiedyś, tak nie uważali tych służących tak, żeby miał wygodę, lekką pracę, tylko trzeba było naprawdę nieraz sieczkę narżnąć i tak dalej. Tam no, wszystko musiał robić. Nawet kierat, jak chodził u mocarnia, trzeba było za tymi końmi poganiać te konie, żeby ten kierat napędzał tą mocarnię. Także było ciężko. Ale nocował pan też tam, tak? Nocowałem jakie też. Jakie warunki były? Warunki to było albo w stajni pod korytem nawet. Na sianie. To było takie spanie. Także. A w zimę? A w zimę, no w zimę to w takim kącie gdzieś tam w kuchni, gdzieś jakieś tam, żeby było ciepło, no to tam jakieś przykrycie dał, no i takie to życie było. A czy miał pan rodzeństwo? Miałem rodzeństwo, dwie siostry. Jedna siostra była u innych ludzi, a najmłodsza siostra była bo ojciec się ożenił z drugą. Mama nam umarła, jak miałem 7 lat. I ojciec gdzieś tam jeździł do pracy, a u nas tam na tej studni, znaczy na tej gospodarce, no trochę pomieszałem ten, jak on się zajmował rolnictwem,
A nie było tam w naszej gospodarce takiej możliwej studni. Brak wody było. I najął takiego studniarza, żeby kopał tą studnię. On specjalizował się tym. Ale jak jechał do pracy, to mówił mi, synku, ty zwracaj uwagę na tą mamę i na tego pana. Tak mi mówił, no i tak, dobrze, tato. No i gdzieś tam ta macocha się z tym, się umówili tam w mieszkaniu, tam sobie mieli te pieszczoty. No i to zauważyłem, ale ojciec pyta się, no i jak było? No mówię, no jak było, tak było, że ta macocha z tym się spotykała. No stykali. Także ojciec miał jeszcze, on w 20 roku też był w tym, w Piłsudskim. A gdzie walczył? Był legionistą, tak? Legionistą był, tak. Też na Wołyniu tam walczył. W jakiej formacji był? W piechocie, kawalerzystą? No, tego to ja nie wiem. Miał szablę w domu. Aha, to czyli. Także a to, w stopniu był jakim? A nie wiem nawet. Ja nie wiem. Ojciec na ten temat w ogóle nie rozmawiał. Odznaczenia może miał? Mundur? Nie, nic nie miał. Nic nie miał. Tylko miał tą, tą szablę. I on to łóżko tam, tą szablą tam zaczął rąbać, był taki zdenerwowany był. No i z tym sobie nagrabiłem, bo ta macocha wtedy tak mściła się na mnie, że ja nie miałem co w domu robić. Musiałem bez przerwy o innych ludzi pracować. A siostrę najmłodszą zostawiła sobie dla wychowania jej dzieci. Bo miała też tam trójkę dzieci miała. Później, już jak Rosjanie przyszli 17 września w 1939 roku, bo do nas Niemcy nie doszli, tylko Rosjanie 17 września w 1939 roku. Przyszli tutaj do tego, do naszej miejscowości, tam gdzie ja byłem i... Panie Józefie, może przerwę. Wrócimy do kwestii 17 września. Czy mógłby Pan troszeczkę o coś powiedzieć o Łucku przedwojennym? Jak to miasto wyglądało? Kto w tym mieście mieszkał? Bo rozumiem, że jeździł Pan do Łucka. W tym okresie no właśnie nie byłem w Łucku, jak Rosjanie weszli. A przed wojną? Przedwojenny Łuck? A przed wojną, no to tylko raz kiedyś tam no, pojechałem do tych... Jak Pan pamięta to miasto? Jak ono wyglądało? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, bo... Ale nawet... Ciężkie czasy były z mieszkaniem. Ojciec, tak powiedzieć, chciał wyjechać do Ameryki. Z Łucka, nie z Łucka, tylko z Orsunia gospodarkę sprzedał. I chciał wyjechać do Ameryki, tam siostrę miał rodzoną. Ale przyjechaliśmy już tutaj z Łucka do Łodzi, nie do Łodzi, a do Gdyni. Przyjechaliśmy na statek. I już na statku kontrola lekarzy, bo przy mnie, takich ludzi, jak jakieś miał choroby zaraźliwe, to nie przyjmowali do zagranicy. No i gdzieś tam u ojca, ojciec mówił, że ma no, oczy coś tam jemu dokuczały, a on jak chodził po weselach,
No to tam nabył się tej jakiejś tam choroby wynalazłej. Także i nie puścili nas. I ojciec już zbankrutował wtedy, bo pieniądze wydał, ale nie skorzystał z tego. I także później ta mama nasza zmarła, bo zaszła jeszcze w ciąży, a kiedyś nie było takich szpitali, tylko te babki takie były, co się tam opiekowało. Akuszerki. No akuszerki, tak. Ale to starsze takie panie były tam i tego. I te kobiety tam coś tam tej mamie nie tak zrobiła, jak potrzeba, i mama zmarła z tego powodu. I w Łódzku pochowana. Czyli był pan w Gdyni i o mały włos nie wyjechałby pan do Ameryki. Do Ameryki, tak, tak, tak. Tak. I wróciliśmy. A ile czasu pan spędził w Gdyni? Pamięta pan Gdynię przed wojną? Tego to już ja nie pamiętam. Byłem jeszcze mały ten, także to było, jak miałem 7 lat, to było tam, co ja miałem. A wróćmy do przedwojennego Łódzka. Pan chodził do szkoły w Orsunu, tak? To była szkoła taka wiejska, czy jeździł pan do Łódzka? Proszę pana, ja do szkoły to poszedłem pierwszy raz, jak byłem na służbie. Raczej nie na służbie, u dziadków jak byłem. Mego dziadka brat. No to był, no nie był moim dziadkiem, ale mego dziadka u brata, bo już dziadki poumierali. A Rosjanie jak weszli, to był taki nakaz, że każde dziecko musi chodzić do szkoły. Także mnie wtedy w Jarosławiczach byłem, on mieszkał, ten dziadek, i tam u niego do tej szkoły wysyłał. Tam miejscowa była szkoła i... Czteroklasowa, tak? Cztery klasy tam, znaczy ja zaliczyłem, ale Rosjanie, ile tam oni, niecały rok było. No bo 41, a 39 to 2 lata chyba. No nie, nawet niecałe, bo w czerwcu 22 czerwca w 41 roku Niemcy napadli na Rosjan. Panie Józefie, mam pytanie, czy jak wspomina pan to życie w Orsuniu, jeśli chodzi o narodowości, podstawowe narodowości, które tam występowały, to oczywiście Polacy, Żydzi, Ukraińcy, byli Czesi, bo pana mama była Czeszką. Tak. Czy były jeszcze jakieś inne narodowości? Jak wspomina pan to współżycie tych narodowości między sobą? Czy miał pan kolegów Ukraińców, Żydów? Może pan coś o tym opowiedzieć? Tam były takie. No chociaż my młodzi to tam się nie było tam takich zatargów między tymi młodymi obcokrajowców, bo przecież i Żydzi mieszkali, i Czesi, Niemcy byli też, tylko już jak Niemcy mieli napaść na Polskę, to wtedy wszystkich Niemców zabrał Hitler do swego kraju. A rozmawialiście między sobą po polsku, czy znał pan też jakieś inne języki? I znałem języka tylko ukraiński. Znał pan? Tak, bo tam... Ale biegle pan porozumiewał się? Biegle, no bo ja bardzo dobrze, no jako młody to tam to z tymi Ukraińcami jak się stykali, no to się rozmawiali nawet i w szkole się tam po rosyjskiej szkole chodziły, ukraińskiej, bo już jak Rosji weszli, no to ukraińska szkoła była i do tej szkoły nas wysyłali. A miał pan kolegów Żydów, czy z Żydami też był kontakt? Znaczy, z Żydów się nie
Izolowali się troszeczkę od Polaków? Jak to wyglądało? No wyglądało. No, w każdą sobotę trzeba było lecieć do miasta, do Łódzka. Jak byłem tam, to rozpalać Żydów w piecach. Bo oni mieli szabat, tak? Oni mieli ten szabat, no właśnie, także tam... I płacili za to? Tak, tak, tam dawali niewiele, ale tam jakieś słodycze czy jakąś bułkę. Ale czy wyczuł pan jakąś taką troszeczkę niechęć, izolował się w tym sensie, że no nie chcieli za bardzo po polsku, nie chcieli chodzić do polskich szkół, no tak, no nie integrowali się z polską społecznością? No, czy były raczej... też jakieś wrogie postawy, że na przykład bojkot sklepów przez Polaków, polskich sklepów żydowskich, czy przez Żydów bojkot sklepów polskich? Jak to wyglądało? Raczej nie. Czyli poprawne stosunki były, tak? Nie były poprawne stosunki, tak, między Polakami, Żydami. Później wszak Żydy, Niemcy pognali Ruskich. No to Żydzi wtedy do Polaków, że wasze ulice, nasze kamienice. A. Tak do Polaków się odnosili. Także... Panie Józefie, tutaj znalazłem taką informację na temat Łódzka, że w 1931 roku mieszkało w Łódzku 17 tysięcy Żydów, 11 tysięcy Polaków i 3 tysiące Ukraińców, czyli no Żydów bardzo dużo było, wychodzi na to. No, było, duża było była dużo. Taka ta diaspora żydowska. Ale panie, nawet... A Ukraińców stosunkowo mało, jeśli chodzi o Wołyń, bo 11 tysięcy i 3 tysiące, czyli Polaków była zdecydowana większość, jeśli chodzi o Łódzk. No, sam Łódzk, tak, bo... Wsie to już były ukraińskie, tak? A wsie, na wsiach, dalej dużo było Polaków i na wsiach też. Wokół Łódzka, to jak Kowel, Dubno, Równe, Kiwerce. I już w tym momencie, czy pan zapamiętał może z tych swoich lat młodości, będąc jeszcze takim chłopakiem, początki szkoły podstawowej, że ten stosunek Ukraińców, pan mówi, że między wami nie było jakichś tam zatargów, ale czy poprzez, między dorosłymi też, że tato na przykład z jakimiś Ukraińcami się kłócił, czy jakieś pretensje mieli, czy były jakieś takie animozje? No, od czasu do czasu. Czy na zabawach to... gdzieś tam się bili między sobą? No to już, ja tam nie chodziłem po zabawach, bo... Ale tato często grał na weselach. No, ojciec chodził grywać, no, ale nie zabierał mnie ze sobą. Także ja tam nie interesowałem. Ale nie było coś takiego, że trzeba uważać na tych Ukraińców, no bo oni tam za bardzo Polaków nie lubią. Nie było takich widocznych różnic, jeśli chodzi o te wspólne Nieraz to takie były sprzeczki z tymi Ukraińcami. A czy oni już przed wojną, pan coś zauważył, bo podczas wojny to wiadomo, ale przed wojną, że oni się jakoś organizują, że powstaje ten ukraiński nacjonalizm, że jakoś starają się jakoś tam próbować dominować na danym terenie, ponieważ stanowią, byli w większości, więc... Ja panu powiem, że ja naprawdę żenili się, chodzili w kumy, krzcili dzieci, także tam było, nie było różnicy między Polakami a Ukraińcami. Także ja nie powiem, nawet jak ten napaść na tych Polaków w czasie wojny była, to byli Ukraińcy niektórzy, co tych Polaków naprawdę zawiadamiali, że w tym i w tym dniu, w tym i w tej miejscu będą rzezie. Także do tego tematu dojdziemy w późniejszym etapie. Chciałbym pana zapytać, zaczniemy już od wojny, czyli 1 września wybuch wojny. Pamięta pan ten dzień 1 września? Rano pan się obudził? Czy już coś tam było wiadomo? Czy tata już was informował? Czy jakieś komunikaty? Czy jakieś ogólne poruszenie było? Jak ten dzień wyglądał? Bo to jednak jak wojna wybucha, no to jest no, niecodzienne wydarzenie. To jest trauma. Jak wojna wybuchła, to już ja byłem u Sudola na wsi.
Także ja w Łódzku już nie byłem, ale to nie było daleko, bo było słychać, jak niemieckie samoloty naloty robili na Łódzk, to było słychać wybuchy tych bomb. I były, jak już, nie wiem, jak Rosjanie weszli, to ojciec mnie zabrał do Łódzka, ale nie na długo. Później mnie do tego dziadka tam tego. Ale w czasie przed wybuchem wojny nasze radio podawało, żeby nie podnosić żadnych jakichś przedmiotów, bo mogą Niemcy takie pułapki na ludzi robić, które weźmie, co się spodoba, a to się rozerwie i narobi sobie albo zginie, albo kalectwa jakiegoś. Także. I pan to słyszał? Ja te komunikaty ja nie słyszałem, ale ten Sudol, on miał takie malutkie radyjko i to było ciche radio, na słuchawki był, miał te radio i mówił, że żeby nie podnosić czegoś takiego, czy tam cygarek, czy jakiś tam... Czegoś, co się nie zna. Tak, tak. Tak. No i także ja byłem też tak, no, takim trochę ciekawy i jak byłem u tego Sudola, to widziałem, tam samoloty lecieli nad Paspiskiem, ale nie wiedziałem, żeby tam coś rzucali. Znalazłem takie pióro, wieczne pióro takie. No, takie do pisania. Tak, do pisania. I wziąłem, rozkręciłem, a tam nie wybuchło w rękach. To był jakiś ładunek ukryty, tam tak? Był jakiś a ładunek. A duże to pióro, bo to wyglądało jak normalne pióro? Ale to niewiele, od palce mi się tylko tu... A, i widzę, że pan po prostu... ma już jakiś no, skończony, ten palec skończony, bo tak? W tej ręce trzymał, a to rękę odkręcał. A tutaj twarz też poraziło, jak to ten wybuch? Raczej nie, tylko te palce. No i ktoś pana opatrzył, jak co dalej się stało? No poleciałem do tego gospodarza i on mnie założył konie do woza i do szpitala zawiózł. No. Ktoś potem badał? Czy ale to już byli Rosjanie. Ale ktoś potem badał to pióro, czy to rzeczywiście niemieckie, czy to Niemcy zrzucili z samolotu, czy to raczej tak? Nie, to tylko się pytali, co ja znalazłem. No ja mówiłem, że wieczne pióro, podobne do tego. I tylko tyle. A dochodzenia żadnego nie było. I to był incydent na 1 września, tak? Czy w okolicach po 1 września? To już po tak od razu ja nie znalazłem potem. To po jakimś czasie no, na polu leżało, no to... Czy jakieś ruchy wojsk polskich w tym okresie, 1 września, czy gdzieś polskie wojsko się przemieszczało, czy podejmowana była walka? W tych miejscowościach to ja nie widziałem, żeby polskie wojsko gdzieś maszerowało. Czy nie było w ogóle polskiego wojska, tylko było, milicja, policja, przepraszam. Tak, policja była, ale wojsko to było, już walczyło, bo... Czyli w Łódzku nie było żadnego garnizonu? Koszary były. Były koszary, było lotnisko wojskowe, ale w Łódzku. A tutaj na poza Łódzkiem to tam wojska się nie widywało. Czyli kiedy pojawił się i kto? Niemcy, tak? Pierwsi się pojawili? Pierwsi Rosjanie. Niemcy do nas nie dotarli. Czyli wojna dotarła do pana dopiero 17 września. Tak. Do 17 września żadne tam... Tylko naloty byli niemieckie. Naloty niemieckie. Tak, i co tak. Bombardowały te naloty? No przeważnie tak? Gdzieś jakieś wojsko, czy tam na Łódzko, oni tam nie patrzyli. Czy tam wojsko, czy nie wojsko, rzucali na miasto
i tego. I pan jako młody chłopak obserwował tą sytuację? Ja to za daleko było, żeby obserwować. Bo ja pracowałem u gospodarza tam kilkanaście kilometrów od Łódzka, a oni polecieli, bombę rzucili i polecieli do samolotu. Do 17 września pan cały czas był u tego gospodarza, tato was nie zabrał do siebie? Nie zabrał, no bo tam bomby leciały, także nie zabrał. Tylko że ten gospodarz, u którego byłem, on przeczuwał, że będą Ruskie, jak przyjdą, że będą szabrować, że zabierać żywność przeważnie. I taki dół wykopał na ten, na schowanie tam zboża, czy tam coś takiego. Także tam tak dość tak sprytnie to robił. Przewidujący był. Przewidział, że no i to prawda, przyszli i Rosjanie to od razu szukali. No i znaleźli. I jego na Sybir wywieźli. Aha, a powie pan, panie Józefie, czy z rodziny lub sąsiadów ktoś był zmobilizowany do wojska? No bo tato, rozumiem, że nie był do wojska zmobilizowany. Nie, ojciec nie był. Nie wiem dlaczego, ale zmobilizowali jego Ruskie, jak już Niemców pędzili z powrotem. A tak do Wojska Polskiego w 1939 do obrony ojczyzny z rodziny nikt nie został? Czy tam z sąsiadów, czy ze znajomych? Mego dziadka, u którego ja byłem, syna wzięli, miał na imię Janek, też Kwiatkowski. I jego wzięli, ale już jak Niemcy napadli na Polskę. Ale wrócił z popy? Nie wrócił. On trafił do niewoli, ale czy on wrócił, bo później już cały czas był w tym w obozie, także już go nie widziałem. On się ożenił i jego żona u tych dziadków była jako no, synowa tego dziadka. Wspomniał pan 17 września. To jest kolejna taka traumatyczna data. Dzień dla Polaków. Dla jednych gorszy, dla innych lepszy. Jak pan wspomina dzień wkroczenia Sowietów 17 września? Czy pan? No tak. No, nieciekawie oni wyglądali. Jak to wyglądało? Jak oni wyglądali, jak się zachowywali? No, zachowywali się no dziwacznie jakoś tak. Ta mowa ich na i... A jak ubrani byli? Jak to wojsko było? Jak pan zapamiętał? W porównaniu na przykład z niemieckim czy polskim wojskiem? No nie chciałbym krytykować ich, tak, ale... To jest historia, to jest prawdziwe świadectwo, więc... Mieli, no niektórzy to mieli na sznurkach karabiny, nie mieli... Po prostu te mundury, ta rubaszka taka na nim... Tak, no nieciekawie, bo mundur... Czyli niezadbani byli troszeczkę obszarpańcy, ale tak ludzie opowiadają właśnie. Tak, takie czubaty też mieli te nakrycie głowy. Gwiazda była przyszyta czerwona z przodu. I co, tak, wchodzili do każdego domu, wypytywali o ludzi, jak oni się zachowywali. Czy po prostu już poszukiwali Polaków? A może jeszcze pan, panie Józefie, powie, jak inne narodowości zareagowały na to? Ukraińcy na ich przybycie, Żydzi? Ukraińcy to witali Rosjan. Witali. A, najpierw Rosjan witali, tak? Żydzi też jakoś tam pozytywnie. A Żydzi też, no jak wspomniałem, że mówili Polakom, że wasza ulica, nasze kamienice. No i czy już tak, wtedy powstawały jakieś... Krytycznie się odnosili. Co się z Polakami działo? Chodzi z tymi, którzy pracowali w urzędach, w policji? No to na Sybir wywożyli tych ludzi. Czyli już wiedzieli, do kogo wejść? Tak, wiedzieli. Czyli już musieli wcześniej mieć listy zrobione. Ukraińcy wszystko donosili. A, czyli Ukraińcy wcześniej robili listy proskrypcyjne, gdzie tak, kto nauczycielem, kto wojskowym, tak, kto lekarzem.
A czy z tamtego terenu też brali wojskowych, którzy trafili do Katynia? Miał pan może jakąś tam rodzinę też? Raczej nie. Raczej nie miałem rodziny tam. Był... mego ojca, siostry, syn. Rosjanie jak byli, to do wojska zaciągali Polaków. Także do kościoła jak szło się, to trzeba było iść. Nie pamiętam ile kilometrów, ale do innej miejscowości. A cerkwie też były w pobliżu? Cerkwie były też. Żydowskie te bożnice? Bożnice były też, ale to w Łódzku były te bożnice. I czy w okresie już, znaczy Żydzi nie byli prześladowani, jeżeli byli Rosjanie, tak? Do 1941 roku. Nie, nie. Jak u Pana Boga zapiecał. Tak, tak. I nie wolno było powiedzieć Żyd, tylko Iwrej. Jewrej. Jewrej. No, po rosyjsku. A czy i Polacy musieli jakieś kontyngenty zdawać? Tak. Kolczykowali. Jakie represje Polacy doznawali właśnie w tym okresie do 1941 roku? Oprócz zsyłania, wiadomo. No represje, no... Czy jakieś byliście bici, prześladowani, przesłuchiwani, jakieś, że tak powiem, naloty były w nocy, NKWD, tak bez powodu? No, takie były przypadki. Były takie przypadki, że chociaż do tego Sudoła tam nie przychodzili tak, bo już oni wiedzieli o nim dobrze, że go wywiozą, ale później, to ja już w innym miejscu byłem, to także no, nie było słychać czegoś takiego, żeby te Rosjanie atakowali tych. Prześladowali. No ojca tam zaaresztowali, bo na cygielnie żeśmy mieszkali w Łódzku. I on tam był jakimś tam w tym biurze tam, bo on ojciec skończył jeszcze za rozbiorów szkołę rosyjską. I on bardzo dobrze znał pismo i rozmawiał dobrze po rosyjsku. I tam był jakimś tam przedstawicielem na tej cygielni. I w biurze tam pracował, no ale lubiał kielichę zaglądać, no i może tam coś tam podpadł i zamknęli go na kilka dni do więzienia, ale jeszcze przed wybuchem Niemców na Rosję wypuścili go, także nie był rozstrzelany, bo tak to on by tam zginął w więzieniu. Panie Józefie, a jak wyglądała sprawa wyżywienia? Czy był dobry dostęp do żywności? Czy chodził Pan głodny? Bo jeżeli Polacy musieli oddawać jakieś kontyngenty, no to tej żywności jednak brakowało. No, z żywnością to były trudności, bo to wszystko było na kartki, że chleb to, nie wiem z czego oni tam piekli ten chleb, bo był jakiś gorzki ten chleb, jak sobie przypominam. No, na cukier też były kartki, ale w ogóle, słodziliśmy kawę, czy tam coś jak tego, żeby coś posłodzić, no to buraki się rwało, jak były buraki. Jak cukrowe, gdzieś na... ta odmiana cukrowa. Tak, tak, ale tak to nie było. Były ciężkie warunki żywności. Zapytam jeszcze się o urzędy. Kto w urzędach sprawował władzę? Polacy oczywiście nie było Polaków już w urzędach. Za jakich? Za Niemców czy za Rosjan? Za Rosjan, do 1941 roku. No raczej nie. No, raczej tak. Nie. Kto tam? Przeważnie Ukraińcy, Żydzi? Tych uczonych to wszystko powozili na Sybir. Ale Polaków. A ich Polaków. Miejsce kto zajął? Czego? Kto miejsce zajął w urzędach polskich urzędników? No,
Ukraińcy. Ukraińcy. A odnośnie policji, czy polska granatowa policja dalej funkcjonowała, czy... Nie, SKO. Kto pełnił właśnie... NKWD. NKWD, tak? Tak. A czy ukraińska policja też funkcjonowała? Nie. Tam na tym terenie nie funkcjonowało? Nie, nie. Za ruskich nie. Za ruskich nie było. Czyli taką bezwzględną władzę stanowiło NKWD. NKWD, pamięta tak. Pan, jak ci NKWDziści wyglądali, jak te mundury wyglądały, jakieś charaktery? No tak, no mieli podobne to żołnierzy, tylko że mieli jakieś takie utoki miały inne. Czerwone, niebieskie? Nie, nie pamiętam nawet, tylko wiem, że mieli inne utoki na czapkach. I miał Pan takie spotkanie, styczność z NKWD? Gdzieś Pana tam zatrzymali, przesłuchiwali, może bili? No... Nie mieli podstaw. Aha, czyli nie miał Pan takich tych złych, nie, takich nie. Skojarzeń. Wszystko się zmienia w czerwcu 1941 roku. Czy tak. Może Pan opowiedzieć, jak właśnie ten no byłem, byłem w tym roku, w tym czasie byłem u ojca w domu. Macocha wyjechała na wieś, bo już ona już jak naloty były, to ona uciekała już do brata swego na wieś. A ojciec sam został, no i ja z nim zostałem. A mieszkaliśmy w tym, w Łódzku. Na jakiej ulicy? Myśmy mieszkali już jak po Żydach. Dostaliśmy mieszkanie na Krasnym. Ulica Lwowska 14, to pamiętam dobrze, Lwowska 14 i naprzeciw seminarium, bo tam było seminarium na Krasnym, duchowne seminarium, także tam przebywa, no ojciec ze mną został i później jak te Niemcy na ruskich napadli oni, ruskie, gdzieś jakieś wysadzili, no bo taki był straszny huk, gdzieś daleko, to był kląb dymu, oj przepraszam, kląb dymu i prochownia czy co, nie wiem, i oni to wysadzili przed kroczeniem Niemiec do Łódzka. To było, działo się nad ranem, tak? To było w dzień. A w dzień? W dzień było, tak. I co? Nagle pojawiły się wojska niemieckie, tak? Jak, a jak wyglądał walka tych Rosjan z Niemcami, Sowietów? Czy oni jakoś tam walczyli, nie było. Czy uciekali? W Łódzku nie było strzelaniny, żeby oni tam walczyli, Rosjanie. Rosjanie prysnęli wszystko za... już uciekali. Tutaj ich jeszcze przed do Buga, jak oni tutaj Rosjanie dotarli, no to ich tam Niemcy dość wytrzebili i dużo do niewoli ich wzięli tych. I w czasie Niemców, jak oni pognali tych Rosjan, w tym więzieniu trzymali tych niewolników, do niewoli. Więźniów wojennych. Więźniów, tak. I te Niemcy im w ogóle nie dawali żywności. I oni z głodu umierali, te Rosjanie. I codziennie wozy z tego, konne wozy, wywozili tych ruskich niewolników, już nieżywych. Na Gniedawę na cmentarz. A Gniedawa to jest takie, jest przedmieściem takim w Łódzku. A pamięta Pan wycofujące się sowieckie kolumny rosyjskie? Uciekające przez Łódź przejeżdżały, przechwrotnili. Ja tylko pamiętam, jak Niemcy nas natarli. Jak oni uciekali, to nie, ale... A jeńców Pan potem widział, tak? A, w ogóle bywał Pan w okolicach tego więzienia? Tak, ale jak po tych bombach te
грузы такие были на улице лежали, то те российские немцы тих невольников брали до спрятания, отгрузовывания тего тих улиц. Але jeszcze, że im zezwolili tym Niemcy, tym ruskim rozkładać w czasie tej pracy płaszcze zdejmowali, żeby ludzie, przechodnie ludzie, którzy przychodzą, żeby ktoś tam położył im jakieś żywność na tym i Niemcy im, i to Niemcy tolerowali. Tak, czyli można było im pomagać, tym jeńcom rosyjskim? Tak, można było tam położyć coś, tylko aby jakieś... Chleb, jedzenie. Tak, przeważnie, tak. I tak... Ale nikt tam... Jak wyglądali, czy oni skrajnie wyczerpani? Wyczerpani byli, okropnie wyglądali. Wylęzniali, tak? No, także... Te Niemcy, te Rosjanie to umierali po prostu z głodu. A jak zmieniła się sytuacja po wkroczeniu Niemców do Łucka? Jak zmieniła się sytuacja, jeśli chodzi o Żydów i o Ukraińców? Co się zmieniło? No, na pewno musiało coś się zmienić. Zmieniło się tyle, że Niemcy tych Żydów w getcie. Czyli stworzono getto. Getto na Gniedawie było getto. Przepędzali tych z miejsca zamieszkania do getta, to nawet przez tą cygielnię, bo ta cygielnia to była tak na uboczu. Ale do Gniedawy trzeba było przez tą cygielnię przechodzić. I te później te jeszcze się tylko powiem jedno, że tam na cegielni było maszynista, którym tam obsługiwał maszynę, co poruszało tę cegielnię tam te, i było wesele tam. I gdzieś na tą gitarę ten muzyk zawiesił sobie biało-czerwoną wstążkę. I ktoś to do tych SS-manów zawiadomił. Jakoś, no, Pierun jego wie, ale w każdym razie przyjechali to ukraińskie SS-mani. Byli w tych czarnych mundurach. I ukraińska policja, tak? Tak, tak. I oni tam doczepili się tego grającego na tym weselu, na tej gitarze. No ale grozili mu to, że go zastrzelą, że tego, no ale nie wiem, co się stało, bo chyba zostawili go, ale... A wróćmy, panie Józefie, do tego getta. Ja tam doczytałem, że 19 tysięcy Żydów, czyli taka duża liczba. Tak. Czy pan bywał w okolicach tego getta, widział, jak ci Żydzi tam mieszkają, jak się zachowują, jak są traktowani? Czy może Polacy raczej to nie było przyjemne tam pomagać, próbowali jakoś tam z jedzeniem, z czymkolwiek? Jak to wyglądało? Ja tam czy Niemcy nie dopuszczali nikogo? Nie, Niemcy nie dopuszczali, bo to było okropne. A co pan zapamiętał takiego drastycznego rozstrzeliwania? Jak oni przepędzali, te Niemcy, tych Żydów miejscowych, gdzie tam mieszkali na Krasnym, już na Gniedawę, to przez tą cegielnię te Żydzi uciekali, znaczy od tych Niemców. No ale oni wiedzieli, gdzie oni mają lecieć, te Żydzi. I po drodze, kto tam nie dał rady, to strzelali po prostu. A kto brał udział w tym przepędzaniu? Czy to byli tylko Niemcy, czy jeszcze? Nie, i Ukraińcy byli. Ukraińcy. Tak. Polaków nie angażowano? Nie, nie. A, czyli ukraińska policja i niemieckie nie. służby, czy żandarmeria, tak, czy tam te specjalne oddziały. No i przepędzali, czyli spędzali ich z okolic do getta, tak? Do getta, a później ich tam... W 1942, trzecim to już bandy byli. W
43, to chyba 42. Ich ten Gnidawy całą tego, tych Żydów wymordowali. Tak. Czy jakieś pogromy były na Żydach? Tak. Słyszał Pan o tym, że gdzieś Ukraińcy tam Ukraińcy napadali? Raczej Ukraińcy. Czy to były niemieckie pogromy? Czy oni byli Niemcami, czy Ukraińcami, to ja tam ich nie kontrolowałem, ale byli w mundurach esesmańskich, w czarnych mundurach i tych Żydów tam likwidowali na tej Gniedawie. Czy likwidowali getto i tych Żydzi zostali rozstrzelani, czy byli wywożeni? Bo to 19 tysięcy to jest bardzo dużo ludzi, to kobiety, też dzieci, starcy. No, jak to zlikwidowane? Ja się bałem tam nawet podchodzić. A jak to getto zostało zlikwidowane? Pamięta Pan może, że nagle zniknęli ci Żydzi? Czy co się z nimi stało? Ja tylko z opowieści. Mnie tam jak ojciec, może tam ojciec był, bo mówi, że jak ich zagrzebywali, to się jeszcze ziemia ruszała. Czyli jednak dokonali takiej eksterminacji, rozstrzeliwali doły i zasypywali. Tak jak to robili na terenie praktycznie całej Polski, tak, wschodniej. Tak. Czy już w tym czasie, Panie Józefie, pojawiały się jakieś negatywne relacje między Ukraińcami i Polakami, w sensie, że gdzieś ktoś kogoś zamordował, pobił, czy może już jakiś napad był na wieś, spalony dom, czy już coś się pojawiało przed 43 rokiem? Czy już Ukraińcy sobie pozwalali? No raczej spokojnie było. Było spokojnie do 43 roku. A czy w okolicach Łódzka już w 43 funkcjonowała UPA? Czyli po prostu wiedział Pan, co to co to za oddział, czy miał Pan styczność? Nie, nie miałem styczności. Nie słyszał Pan też o tych oddziałach? Nie, dopiero w 43 roku, już jak pierwsze mordy były na Polakach, to już Polacy dostawali trwogi, bo przecież już wiedzieli. A pamięta Pan, jaki okres, jaki miesiąc to się zaczęło? To było gdzieś przed sierpniem, bo zboże było już duże, także ludzie uciekali na noc, nie w domu nocowali, tylko uciekali na noc na pole gdzieś tam, czy do lasu, chowali się, żeby uniknąć śmierci, to uciekali, bydło urządzili i bydło zostało, tam nie brali ze sobą, tylko sami, żeby przeżyć. Uciekali. Panie Józefie, w 43 roku, tak jak Pan wspomniał, przed tym okresem letnim, żniwnym, nastąpiły pierwsze pogromy, pierwsze rzezie na Polakach. Czy w Pańskiej miejscowości była taki napad, rzeź? Widział Pan właśnie tych oprawców? Jak wyglądała pierwsza styczność Pana właśnie z ludobójstwem na Wołyniu? Proszę Pana, ja w czasie tych, jak się zaczęło, Polacy byli już wystraszeni tą sprawą, że to jest sprawa Niemców, że tych Ukraińców wzięli do wojska, do policji. I jeszcze mało tego, to jeszcze otworzyli te bandy ukraińskie. I ja byłem na służbie u gospodarza jednego tam. I przechodziłem koło ukraińskiego budynku. Znałem go, bo tam często przychodziłem tą drogą z tej miejscowości do Łódzka, do ojca. I jak szedłem do Łódzka, do ojca, on wyszedł mnie na drogę i pyta się, a ty kudy idziesz do mnie? Ja mówię, idę do baćka swojego. No po ukraińsku jemu odpowiedziałem. On mówi, a
Jeszcze wrócę. A wiedziałem, że on był w niemieckim jakimś wojsku, bo w tym, po tej, w tych koszarach, gdzie ten, było to seminarium, on tam był w mundurze. To jakiś taki mundur był, nie niemiecki mundur, jakiś inny był. Czy to pomocnicza jakaś, to wojsko było, w każdym razie był tam w tym wojsku. A później on tam siedział w domu. No i mówię, a jak będziesz szedł, to no, no, po ukraińsku do mnie mówi, czy jak będę wracał, to czy ja mam dużo nabojów do karabinu, czy tam do czegoś tam. Ja mówię, bardzo dużo mam. No, bo już czułem, że on należy do jakiejś bandy. No i on mówi, no jak będę wracał, to żeby jemu przynieść. No i ja mówię, no pewnie, że przyniosę. I tyle mnie widział. Już nie wróciłem do tego, zostałem u ojca. Banda ta była... No napadli na, tam koło Jarosławicz mieszkała ojca, siostra, ciotka moja. Miała dwóch chłopców i jedno noworodek. I te bandy do nich przyjechali, jadąc do nich, oni zauważyli, że to banderowcy, uciekli w zboże. No i to dziecko, on myślał, że ona weźmie, a ona myślała, że on weźmie to dziecko. Ale i uciekli z zboże, a dziecko zostawili w mieszkaniu. A te banderowcy tam polazili po tym terenie i tam coś temu dziecku robili, że to dziecko płakało. Darło się po prostu. No i ta matka nie wytrzymała, poszła i jeszcze w dodatku wzięła tych chłopaków ze sobą. No i te banderowcy tam dwóch zostawili, resztę pojechało gdzieś tam, a dwóch zostało. I ją zatrzymali, załadowali ją, te dzieci i do lasu gdzieś tam wywozili. Po co wieźli? Mordować. Bo jakby mieli zabić, to by zabili na miejscu. Ale to wieźli po to, żeby zabić. Cierpienie zadać. Tak. No i... Jeden Ukraińc jechał tam, ale on był przeciw tej bandzie i uciekł jakoś im, a oni byli wypite alkoholem. I jeden z nich tą matkę walczył na tym wozie. Te dzieciaki siedzą, a na to patrzą, a ten gwałci tą kobietę. Później jak już skończył, butelkę po tym, włożył jej przyrodzenie i potłuk jeszcze. Ta kobieta, ten opowiadał później, jak uciekł, to opowiadał, jak to było. Ten Ukraińc pan opowiadał? Tak, Ukraińc, ojcu memu opowiadał, jak to było. No i także w ten sposób oni traktowali tych Polaków i te dzieci, no, ale no, co te dziecko było winne? A dzieci zostały też zamordowane? Też, wszystkie. A ten ojciec... A jakie metody stosowali? Z jakimi metodami pan się spotkał, że Ukraińcy mordowali Polaków? O czym pan słyszał? Co pan może widział? Po prostu pojechał jeden z wyższych władz naszej partyzantki z 27. Wołyńskiej Dywizji, żeby... Oni dali, znaczy wstrzymali ten mord. To go wzięli, przywiązali jedną nogę do drzewa, drugą założyli konia i rozerwali go żywcem. Koń. No, no ten sposób tak tego załatwili. Także były okropne rzeczy się działy. A czy jeszcze pan tam spotykał ludzi, którzy opowiadali, uciekali przerażeni, że ich
że spalili im domy, że ich mordują. Pan widział tą tragedię taką naocznie. Ludzi bądź może widział pan jakieś już te pogorzeliska, już to co tam zostało. Ja tam nie byłem, bo się człowiek tam się bał jechać w czyli te strony. Bo starał się z Łucka nie ruszać za bardzo, tak? Tak, ale. No ale do Łucka trafiali właśnie uciekinierzy. Do Łucka uciekali, bo chociaż tutaj było jakieś schronienie dla tych Polaków. Bo tak jakby mieszkał, nawet jakiś pułkownik Niemiec miał swoich żołnierzy, wziął i tam, gdzie jeszcze przybywali na terenie wkoło Łucka, zwodził do Łucka tych Polaków, żeby ocalić ich przed tymi bandami. Pomagali, generalnie Niemcy pomagali w tym okresie. Tak, pomagali. Ale Niemcy. Czy słyszał pan też, że dozbrajali polską samoobronę? Tak, słyszałem. Polakom broń? Taka była koło Łucka, niedaleko miejscowości Sienkiewiczówka. I tam noc była, ale to jeszcze nie było nocy, tylko tak ciemno już było. I tam taka luna już było widać, że tam i szczelinina była, słychać było jak strzelali. I te Polacy dostali broń, żeby się mogli bronić. I te Niemcy im dali tą broń. Było słychać i granaty, się wybuch granatów i broń. Także. A czy UPA próbowała do Łucka też wchodzić, czy raczej bali się rządu niemieckiego? W czasie, w 1943 roku, w samą Wigilię Bożego Narodzenia, napadli na dwie miejscowości Łucka, znaczy Gniedawę i Wólkę, bo tam takie miejscowości były, bo na Krasne to nie, bo tam byli te wojsko niemieckie w tym seminarium duchownym, no to tam oni się bali tak zbliżyć się na cały Łuck. Ale na przedmieścia to napadli, no i wymordowali wszystkich Polaków. I przecież tam poza miejscowi te Ukraińcy nie wiedzieli, którym to Polak, którym nie. To musieli być Ukraińcy miejscowi, którzy znali się, znali, gdzie mieszka Polak i tego. I współpracowali z tą ukraińską partyzantką, wskazywali miejsca, gdzie Polacy mieszkają. Gdzie Polacy mieszkali, a tak. A czy odnośnie tego mordu właśnie w Wigilię, ja gdzieś słyszałem, że właśnie tam ta ludność napadnięta była ćwiartowana i te ludzkie szczątki kładziono na stoły te wigilijne. Słyszał pan o tym fakcie? Bo jest to opisane. No raczej ja poszedłem później na drugi, no pierwszy dzień świąt do kościoła szedłem, bo to trzeba było z Krasnego przez most Karasiński. To właśnie była mord w Krasnym, tak to kojarzę. Tak. I przechodziłem przez most, napotkałem grupkę ludzi, stała tam poniżej mostu przy rzece. Kogoś tam wyłowili z tej rzeki, nieżywą osobę. A to był Polak zamordowany przez bandę ukraińską, gdzie pojechał do młyna ze zbożem, żeby zemlić zboże i tego człowieka, tego Polaka zamordowali. To miał spody białe, to był parzony przez. Czyli torturowali. Torturowali, tak. Bez przerodzenia, czyli, bez oczu. Czyli wydłubane oczy? Czyli tak, wydłubane, nie miał oczu. Do ust nie zaglądałem, ale czy miał język. Widział pan z daleka te zwłoki? Byłem przy nim, widziałem. I tak zmasakrowane ciało. Tak, wróciłem z mostu, poszedłem na dół tam zobaczyć tą osobę. Do naga rozebrany, tak? Do naga był rozebrany. A rozpoznano, kim on był? Kto to wiedział? To miejsce. Mówili, że to jest niedaleko gdzieś tam, ale ja go nie znałem. Ale to był Polak i zamordowany przez UPA. Czy jeszcze takie sytuacje pan pamięta? Gdzieś pan był świadkiem? Widział pan ofiary właśnie tych napadów jeszcze? No, czy w rodzinie też ofiar dużo pana było? Tak. Znaczy po ojcu, bo Czechów oni nie ruszali, ale. Chociaż też Czechów też mordowali, tylko może mniej niż Polaków.
No nie zdarzały wiem. Zdarzały się też Czesi, też byli mordowani. No nie wiem, bo... A w Pana rodzinie jak to wyglądało? Ile osób, w jaki sposób? Ta ciotka, co mówiłem, że... Zgwałcona na tym wozie. Zamordowana na tym wozie, ale i mieszkała w Jarosławiczach druga jego ojca, siostra, to tego ojca, znaczy męża tej kobiety, tej ciotki, piłą przeżynali. Normalnie dwóch ich było, tą twoja moja, tą piłą przycinali i skarży, gdzie ma schowane dobro. Dobro to znaczy skarby, gdzie ma schowane. I co miał robić? I też całą rodzinę wymordowali? Całą rodzinę wymordowali. I ile osób w Pana rodzinie mogło zostać? Gdzieś około 18 osób. To dużo? Dużo, tak. Tam by mieszkał ten dziadek, ojca, dziadka, brat w Jarosławiczach. Zamordowany tam był, mieszkał jego syn. I też pastwili się nad ofiarami. No, czy to nie były takie typowe mordy, taka eksterminacja, jaką stosowali Niemcy, że kula w głowę, strzelanie, czy nie, Rosjanie? Nie, oni mścili się na tych kulach. Czyli to musiało jakieś tam w pewnym sensie zadowolenie u nich. To było tak. Ale tak. Wspomniał Pan, że byli często pijani, tak? Po alkoholu, czy to czy... No pijani, oni jak, tak, pijani jak jechali już na koniach, przeważnie na koniach jechali do mord, to sobie jeszcze śpiewali, no i... A co śpiewali, pamiętam? No swoje ukraińskie jakieś piosenki. O. I tak to... Czyli robili to na wesoło? Na wesoło, tak. I z pełną świadomością? Całą świadomością widzieli. Jak oni się chlubili tym mordem, jak wiedzieli, że człowiek cierpi. Czyli można powiedzieć, że mieli za zadanie no, wytępić Polaka co do jednego. To był ich główny cel, tak? No oni Polak. Mieli taki chyba rozkaz, zezwolenie takie z tego Bandery. Prikaz. Tak, żeby ludzie się, Polacy się wystraszyli tego i uciekli z ichnych terenów. A jak zaangażowanie ukraińskiej ludności? Bo mówi się o tym, że Ukraińska Powstańcza Armia, czy oddziały kolaborujące, czyli oddziały przy niemieckiej armii SS Galicjan i tego typu. No jak tam... Ukraińcy się, ukraińska taka prosta, chłopska ludność, czy też występowała wobec Polaków, pomagała, okradała? No byli i dobrzy, byli i źli. Sąsiad sąsiadem mieszkał, pracował u Polaka, no bo nie miał z czego żyć. Też byli biedni te Ukraińcy. Ale nie dość, że dawał zatrudnienie temu Ukraińcowi, to jeszcze przyszedł i przyszła banda i tego, i zamordował. Tych Polaków. Ale tym się chrobili. Wspominał Pan, że byli też dobrzy Ukraińcy. A co może Pan powiedzieć o dobrych Ukraińcach? Miał Pan jakiś przykład? Uratował Pana Ukrainiec? No mnie to nie uratował, bo ja nie tam przeważnie już jak te bandy zaczęły grasować, zamordować Polaków, to ja uciekłem do ojca, do Łódzka, także... Ale byli tacy, Pan wspominał, że ostrzegali, że informowali, że będzie napad. Byli tacy, spotkał się Były, taki. Były takie, tak. Były przypadki, no ale to już powiązane byli Polacy z tymi Ukraińcami, którzy tam, no, jakieś życiowe takie mieli sprawy, że małżeństwa wiązali i, a nawet żona Ukrainka próbowała zamordować Polaka, męża. Też tam w okolicy takie sytuacje? Też były takie sytuacje. Nawet mego ojca brat
Władysław chyba był, on tutaj był w Koszalinie mieszkał i był tutaj u mnie. On miał żonę też Ukrainkę. Musiał zostawić Ukrainkę, uciekać, bo ona jemu uprzedziła, że jak nie ucieknie, no to zabije go. Z drugiej strony, no. Jakby ona go nie zabiła, to UPA by ją zabiło i jego. No, no może i tak było, tak. Tak. No, w każdym razie, że on już nie żyje, ale mieszkał tutaj, bo no, on był jakimś specjalistą od zakładów mlecznych. I on tutaj do Sławna przyjeżdżał z Koszalina, tutaj jakieś naprawy robił. W Olsztynie i dowiedział się, że ja tutaj mieszkam. I odwiedził mnie. Panie Józefie, te mordy trwały do jakiego okresu? Pamięta pan? Czy to ustało, czy było do tego momentu, kiedy pan nie wyjechał z Wołynia? Dla mnie zostało to, ten okres mordu to już jak Rosjanie ogłoszenie takie dali, żeby młodzież tego wieku jak ja zgłosił się na NKWD, zaopatrzyć się w żywność, bieliznę. No, taką wyprawkę. Jak tak, i że gdzieś tam na jakieś roboty. I który to był rok? A 44. To już był początek 44. Tak. Ale jeszcze mordy wtedy się zdarzały, tak? Tak, jeszcze były mordy, tak. A nawet w naszym... Mówimy o momencie, kiedy już Rosjanie weszli do Wołynia. Jeszcze były mordy, jeszcze. Bo przecież w naszym mieszkaniu, gdzie ja mieszkałem jeszcze w Łódzku, ze siostrą, a macocha poszła gdzieś w inne miejsce mieszkała. I w naszym kwaterze mieszkał przy... No, kwaterowała jakaś jednostka rosyjska, która zajmowała się, znaczy nie szpiegostwem, a rozeznaniem. Kontrwywiad. I gdzieś wyjechał, ten kapitan był kapitanem. Taki uprzejmy człowiek był. I tam gdzieś do miejscowości jakiś tam pojechał i Ukraińcy jego zabili. Także jeszcze oni tam... Działali. Jeszcze działali tam. W którym miesiącu, no rok to wiemy, miesiącu pojawili się Rosjanie, front przyszedł do Łódzka? W Łódzku to w lutym, gdzieś ponad, po połowie lutego już Rosjanie zajęli Łódzka. Czyli jak Rosjanie się pojawili, to już ta dominacja ukraińska troszeczkę się zmalała, już UPA troszeczkę się uspokoiło? Troszkę się uspokoiło, ale... Nawet za jeszcze Niemcy, którzy tam byli tam w tym, to jeździli gdzieś poza Łódzk. Ja już zapomniałem tą miejscowość, nieduża miejscowość, jakieś miasteczko. Tam marmolady wyrabiali i tam te Niemcy wysłali samochody swoje i na każdym samochodzie żołnierz był niemiecki uzbrojony, żeby no, w razie czego to, żeby bronić te samochody. I myśmy się tam z nimi zabrali, z tymi samochodami. No, wzięli nas, no to oni nas nie wyganiali. I w tamtą stronę nic nie ruszali i z powrotem też nie. Bandy nie napadły ich. Ale któregoś razu gdzieś te Niemcy gdzieś też wyjechali skądś tam i pędzili tych banderowców. To na tej ulicy zrobili taki postój dla tych Ukraińców na ulicy. Na Lwowskiej, to koło, akurat koło naszego domu tam. I tam Polacy jeszcze na nich tam no, psioczyli, że mordują tych Polaków.
A oni nic nie mówili, tylko siedzieli. Głowę pospuszczali. Tak, głowę pospuszczali. No ale Niemcy tam ich pilnowali. Nie wiem, co tam z nimi zrobili, to nie trudno mi powiedzieć. Panie Józefie, zbliżył się front, weszły wojska sowieckie. Sytuacja troszeczkę się tylko uspokoiła, ale nie na tyle, bo zaraz NKWD zaczęło swoje represje, swoje rządy radzieckie wprowadzać na tych terenach. I jak ta władza radziecka nowa postępowała z Polakami? Co wam kazano, co wam mówiono, czym wam grożono? Co pana dalej spotkało? No tak jak ja wspomniałem, że nas młodych tym ogłoszeniem, żebyśmy się zgłosili, no, musiałem się zgłosić. Nie tylko ja, ale wielu innych w ten wiek musieli się tam zgłosić, bo zagrażali, jeżeli się nie zgłoszą. 17 plus, tak? Czy od jakiego wieku musieliście się zgłaszać? Poborowy to ja jeszcze w tym nie byłem, bo za młody byłem. Miałem 17 lat. A od 18 lat. Ale już pana w wieku 17 lat gdzieś tam chcieli wysłać. No chcieli wysłać, no i wysłali nas do Czeliabińska. A po co tam? Na roboty. Aha, jako pracownik. Tak, na roboty. I załadowali nas na wagony towarowe. W jednym wagonie chłopaki, a w drugim kobiety byli też, jako do roboty jechali, wywozili. Dojechaliśmy do Kurska, wszyscy. Nas konwojował rosyjski jakiś NKWD-sta, starszy człowiek, kulawy w dodatku. Także on się nie nadawał na front, tylko był takim... Tak. No i... W Kursku pociąg nas się zatrzymał, bo była droga zajęta, bo jeszcze wojna trwała i droga była, musiała być otwarta zaopatrzeniem na front, a nasze pociągi stały. No i jechała polskie wojsko w jednym wagonie ze szkoły oficerskiej z Riazania. Aha, tak. I tam po polsku śpiewali na tej stacji. I pan to usłyszał? I usłyszeliśmy, że po polsku śpiewają. No i ten, co nas tam wiózł, ten opiekun NKWD-sta, gdzieś tam poszedł. Nie było jego, a myśmy tam prysnęli do tych żołnierzy. I... Ale to decyzja tak zapadła od razu? Nie baliście się, że będzie ktoś do was strzelał, że uciekacie z transportu? Nie. On nawet, nie wiem czy on miał broń, no nie pamiętam nawet ten NKWD-sta, ale chyba miał. No i dolecieliśmy do tego wagonu, do tych żołnierzy i mówimy, czy by nas nie zabrali ze sobą. Wiedzieliśmy, że to... Głodowa, znaczy praca ciężka, a życie głodowe, bo tam przeważnie tak było. No ale ten żołnierz się pyta, a gdzie was wiozą? No ja, my mówimy, że na roboty do Rosji. A ten oficer mówi, to nam twierdzą, że Polaków nie będą, taką politykę prowadzili do tych oficerów, że Polaków nie będą wywozić na roboty, a oni jednak wywożą. Mówi, no to kazał tym swoim żołnierzom, co tam byli w tym wagonie, żeby nam dali nakrycie głowy swoje, no i płaszcz, tylko żeby wyglądaliśmy jak żołnierze. Przebrali was. No i udało się. A ilu was było? No gdzieś około 10 nas tam było. No i... Kazał nam usiąść, nie chodzić, tylko usiąść i no i przeleciał ten NKWD-sta. No, czy to czyli nie było? Szukali was. No szukał mnie. No ale ten oficer mówi, że tu nikogo nie było. A co on miał to, tu do wojska? To być może oficer uratował wam życie.
Chyba tak. Nie wiadomo, co mam no co nie wiem. No. Ale nie dojechaliśmy do Kurska, żeśmy dojechali i z Kurska nas, do Sum. A w Sumach był pierwszy zapasowy pułk polski, polskiego wojska. Tam się, znaczy wszyscy poborowi, którzy tam się zgłaszali do tego pułku zapasowego i dopiero ten pułk zapasowy wysyłał tych żołnierzy do tych wszystkich jednostek, które się jeszcze nie byli całkowicie zmobilizowani. No i dojechałem do Charkowa, z Kurska do Charkowa, no i pić mi się zachciało. No i jeden mówi, no nie było co się, czym się ten pragnienie zaspokoić. Mówi, idź do parowozu, tam jest taki z boku kran, napijesz się tej wody. No i tak poleciałem, ten kran otworzyłem, napiłem się, ale słyszę, że mnie ktoś tam trzyma za kołnierz. No jeszcze tak po polsku to mówię, no co, myślałem, że to kolega. A to był NKWD-ista. I panie, no miałem Pietra. Wziął mnie, zaprowadził na posterunek dworcowy. No i tam do tego, co tam siedział tam, spisywał protokoły z jakichś tam na zganianych kobiet, które tam handlowali jakimś tam handlem. A on się nawet nie odwrócił na mnie, nie zwrócił uwagi, ten, co tam pisał. A ten NKWD-ista powiedział i poszedł. Słyszę, że drzwi ani nie skrzypią, ani nic. Kobiety tak patrzą na mnie. A ja tak drzwi uchyliłem, nie skrzypią. Wyszedłem, zamknąłem cichutko i uciekłem. Jeszcze pociąg stał i mówię, panie, oficerze, ja już nie wiem, jaki on był w stopniu, ale panie, on mówi, to tobie się udało uciec im? No to z ciebie kozak będzie. Naprawdę tak. Dwie ucieczki panu. I uciekłem. Tym. Już więcej pana nie kusiło, żeby napić się. Nie, no ale to już nie było daleko, do Sum dojechaliśmy i nie chcą nas przyjąć. Za młode ludzi jesteśmy. Mówią, że jak Niemcy wezmą nas do niewoli, to powiedzą, że dziećmi Polacy już walczą. No ale jakoś tam ten oficer ich tam udobruchał, no i wzięli nas do tego. Panie, zawszawione byliśmy. Brudne, niemyte, głodne. No to kazali nam zdjąć ciuchy, zgolili nam włosy, żeśmy doszli, jeden drugiemu tam mydłem pomylił plecy, no i wyczyścili, umyli się, a te ciuchy do dezynfekcji dali, także to robactwo upadło tam i te same ciuchy nam dali, co tego, no ale chociaż nie było tego, tej wszawicy. A mundur pan już dostał wtedy? Nie, jeszcze munduru, nie, jeszcze w cywilu. Dopiero mundur dostałem w Żytomierzu. Bo nas z Sum formowała się 6. Dywizja w Żytomierzu i z Sum do Żytomierza żeśmy tam kwaterowali. I okres jakiś tak przygotowawczy, taki... Tam było ćwiczenie, tam była cała tam, nawet tam w okolica Żytomierza, tam kołchozy byli, żołnierzy nie było, tam wojsko, mężczyzn nie było, wszystko na wojnie, tylko same kobiety tam pracowali na tym kołchozie. To tam zabrakło żywności, to ta ludność, znaczy zwrócił się dowódca pułku, żeby czy nam by nie odstąpili jakieś ziemniaki, czy tam jakby mieli, że nie mamy z czego żyć już.
No i doszli do takiego rozwiązania, żeby my Polacy, żołnierze, pomogli im w żniwach, dopóki żeśmy tam byli i, no, i oni nam dadzą i narzędzie do takich, które tam do remontu tego baraku, tam takie baraki były w tym lesie, to po niemieckie takie te baraki, ale to były rozszabrowane już, no, trzeba było to remontować. No i takie... Za pracę dostaliście żywność? Tak? Dostaliśmy tak i mleko i... Jaki czas pan przebywał w Żytomierzu? W Żytomierzu od czerwca do sierpnia. 20 sierpnia bodajże. Gdzieś tak przed tym. Tu mam książkę, to nawet tam piszę, kiedy żeśmy tam z Żytomierza wyjechali na... do Przemyśla. Aha. Kierunek był. I w Przemyślu właśnie już była sformowana 6. Dywizja, tak? Stacjonowała. Tak, tak, tak. I... Czy w Przemyślu też już jakiś kontakt tam był z Ukraińcami, z bandami UPA? Czy to... Tak, tak, był. Też był. Był, bo żeśmy przed wejściem na front przemarsz taki był. Polowy taki, czy, że z całym resztunkiem jakąś tam do miejscowości jakieś tam mieliśmy. Przemarsz bojowy. Taki przemarsz bojowy, tak. Ale na podłodze napotkaliśmy bandę, które nas zaczęli ostrzeliwać. Ale jakiś taki nieudany ten napad był. Dowódca pułku kazał boczne te straż żołnierzy, którzy by obserwowali, czy ktoś się nas nie śledzi i nie chce nas zaatakować, żołnierzy. No ale zaatakowali, no i nasze żołnierze byli w pełni uzbrojone. Przygotowani. Tak, i byliśmy na to przygotowani, także dostali łupnia. A, czy tam troszkę ich tam zostało tam zabitych, tak? A tak, widział ich pan, jak ubrani byli, czy tam miał pan pani strzelać nawet, czy? No, ja nie miałem takiej potrzeby strzelać, bo byłem w łączności. A, pan był łącznościowcem. Także to... Miałem zapytać, jaką funkcję pan dostał. No, łącznościowcem byłem. I jakim się pan posługiwał sprzętem? To był aparat polowy? Ten... Pierwsze to nas szkolili TTT-TA, alfabet Morsa, ale później mi się to, nie miałem szkoły do tego, żeby to się nauczyć i to obsługiwać. Także później na telefonisty mnie wzięli, przeważnie centralę telefoniczną obsługiwałem. Łączył pan z dowódcą, z batalionem? Rosyjska centrala to była. Takie były klapki. Te, takie te, klapki, tak. Tak, a niemieckie to znowu takie wtyczki byli. Tak. I znaczy już jak tutaj walczyliśmy w Jastrowie, dostaliśmy, daliśmy łupnie Niemcom, bo oni już na peronie byli, z tym sprzętem gdzieś tam chcieli odjeżdżać, ale myśmy ich tam w Jastrowiu rozbroili i zostawili ten sprzęt cały, to chociaż mieliśmy dobry sprzęt telefoniczny. Aha. Czyli bezpośrednio z Rzeszowa przerzut na pierwszą linię frontu, okolice Jastrowia. To jeszcze nie, to jeszcze myśmy byli w Warszawie. A, czyli z Rzeszowa zdobywał pan Warszawę. Z Przemyśla. Z Przemyśla, przepraszam. Pociągiem dojechaliśmy w kierunku Przemyśl, ale nie jechaliśmy trasą na Przemyśl, tylko jechaliśmy do Lwowa i na Kowel. Tak, dookoła troszkę. Czy Włodzimierz. Do Włodzimierza. Wołyński. Tak, Wołyński. Bo innej drogi, ta droga była jeszcze nieprzyjezdna do Lublina. Dojechaliśmy do Włodzimierza, do Lwowa i żołnierze mówią, chyba nas wiozą na japoński front. Bo przecież jeszcze Rosjanie walczyli z Japońcami. I plotkę tak opuścili, że nas wiozą
na japoński front. No ale te żołnierze, te, co się polityką zajmowali, mówią, nie bójcie się, jedziemy prawidłowo, tylko że ta droga jeszcze jest nieprzyjezdna, musimy jechać okrężną drogą. No i tak było. Dojechaliśmy do Włodzimierza, Włodzimierza na Kamień. Jakaś to miejscowość, takie miasteczko jest za Bugiem. Znaczy, po naszej stronie. Dojechaliśmy do tego miasta i jechaliśmy przez Mińsk Mazowiecki. Do Mińska Mazowieckiego dojechaliśmy i już tak szaro było, a pociąg tak wolno jechał, bo to już blisko Warszawy, żeby nie było słychać tego przejazdu, to wolno jechał ten pociąg. No a się w oknach świeciło, tam jeszcze niektórzy ludzie, a to była Wigilia, kolędy śpiewali, a żołnierze w wagonach no, rozmawiali. Jak usłyszeli te kolędy, no to każdy siedział i myślał o rodzinie swojej, jak się tam, a to jeszcze przecież mordy byli tam jeszcze poza tym. Także już myśmy przyjechali te Mińsk, dojechaliśmy do Końsk, czy jakoś tak tam. No tam jakaś taka bocznica była tam i tam żeśmy się rozlodowywali na tej stacyjce, a była taka tam strażnica, czy co to tam było, kolejowa, ale była zburzona. No a i lasek. No i w tym lasku żeśmy tam sobie postój tam mieliśmy. Także nocy śnieg spadł, a rano zamiast trąbki to musiał chodzić ten oficer dyżurny i mówić, gdzie kto szukał żołnierzy, bo śnieg przysypany. Czyli był jakiś tam sygnalista pułkowy czy batalionowy, który wam pobudkę grał na trąbce, tak? Ja nie, na trąbce nie mógł, no bo... Ale był taki najbardziej. Tak, bo trąbka była, trębacz to na pobudkę i na capsztyk. Także... Czyli już byliście blisko Warszawy, blisko tak? Warszawy. Ładowaliście się, szykowaliście się do pierwszego boju, tak? Walka... Tak, ale jeszcze mieliśmy kontrolę tych wyższych władz wojskowych. Chcieli sprawdzić wasze przygotowanie. Przygotowania, tak? Do wojny, do walki. Także jakieś tam uchybienia jeszcze tam wykryli. No to także... Ale czuł się pan gotowy do walki, wyszkolony, uzbrojony? Czy to, jak to polskie wojsko wyglądało? Według wie pana? Pan, myśmy w wojsku cały pobyt w Przemyślu to tylko ćwiczenia. Ale chodzi mi o wygląd, mundur. Mundury, tak. Już, to już w Przemyślu myśmy otrzymali. Broń też była sprawna. Tak. Jaką pan miał broń? Pierwsze to jak ja jeszcze w Sumach jak byłem, to dali nam rosyjskie mundury. Bobaszka. A broń jaką pan miał? Pepesza. Od początku, Pepesza, tak. Ale Pepesza, ta Pepesza 41 z tym okrągłym magazynkiem, czy z prostym? Z okrągłym. Z okrągłym. Bębenki. 72 sztuki na bok. Tak, 70. A zapytam pana, bo miałem przyjemność strzelać z tej Pepeszy oryginalnej i powiem, że ładowanie tej amunicji to nie jest takie proste, bo to się przewraca, te naboje się przewracają. Trzeba to tak... No a tam był taki ten, że się cofało, i co później ten uwalniało się tam i ona... Jak w warunkach bojowych można było szybko załadować taki magazynek? Bo to ja nie dawałem sobie rady, bo co nie przechyliłem, to mi się te naboje tam przewracały. To w warunkach bojowych w okopie, gdzieś świszczą kule, wybuchają jakieś granaty, bomby. No ale tam każdy, ten była ścieżka w tym bębenku.
Także tam się... Pomimo ścieżki też się przewracały. No. To nie było proste. No ja wiem. No i druga sprawa, no to z tej torpeszy to tam do 50 metrów to można było postrzelać, ale tak to za dobrego ognia ale... przecież głośna była, bo ja strzelałem, to mnie uszy bolały. To... No panie, ta broń była i samoszczelna też. Że jak postawił mocno zamek opadł, przeładował się i... A jak nosił pan pepeszę? Kolbą do góry czy lufą do góry? Bo to nie nosili... Kolbą do góry. Kolbą do góry, żeby... Tak, żeby lufa na dół szła. Niechcący nie przeładować łokciem. No, tak? No. No dobrze, czyli kontrola jak wypadła? Kontrola negatywnie wypadła, także nas... Jeszcze tam kazali doszkolić i w grudniu chyba, tak, któregoś to grudnia. Także tam w Warszawie Grochów żeśmy tam stacjonowali, a mój ojciec służył. Też był jak powołany do wojska, w 4. dywizji był. Czy powoli powołany był jednocześnie w tym samym czasie, czy później po paru? Nie, wcześniej. A wcześniej? Wcześniej ode mnie. Nie to na roboty wjeździł. Gdzie go wcielili, do jakiej jednostki? 4. dywizja. 4. dywizja. Tak. I jaką tam funkcję? Pierwsza armia. Jaką funkcję pełnił? On był w żandarmerii wojskowej. Aha. Najpierw był w orkiestrze dywizyjnej. Czyli orkiestra funkcjonowała, tak? Tak, jaką rolę ale gdzieś tam to dęta orkiestra to musiał mieć zęby wszystkie. Czyli grał na jakimś instrumencie. A tak? coś tam ojcu nie wypadło i wzięli go do żandarmerii wojskowej. Czyli na dętym instrumencie, coś w tym stylu, tak? Tak, na klarnecie grał. Na klarnecie. Tak. I jaką rolę pełniła taka orkiestra? U was też była taka orkiestra w waszej dywizji, taka dywizyjna? Była też. I kiedy ona grała, w jakich okolicznościach? No, przeważnie jakiś defilada, jakiś coś takiego. Czyli zabezpieczenie uroczystości. Tak, przeważnie. No i taki trębacz z orkiestry, który tam sygnalizował pobudka, czy tam tego to zawsze czyli taką trąbił. Dobra fucha taka w orkiestrze, nie narażeni bezpośrednio na ogień nieprzyjaciela. No. Można było jakoś tam przeczekać tą wojnę. No i takie, no i ojca tam zmieniałem w Łódzku, w Grochowie. Czyli spotkaliście się? Spotkaliśmy się, tak. Jak wyglądało wasze spotkanie pierwsze? Myśmy to ze sobą pisali. Tylko że to listy były, listy polowe. Poczta polowa. Poczta polowa i to tylko się numery podawało, jednostki. Nie podawało się gdzie, tylko numer jednostki i taki trójkąt tej papieru się składało. Tak już ja teraz to bym nie potrafił, a kiedy no, trzeba było. Czyli listy się nie w kwadrat, tylko w taką kopertę trójkątną, tak? Tak, nie koperta, nie. Ale taki trójkąt się składa. Tak, trójkąt i tam ona jeszcze przychodziła jakieś chyba cenzurę. Także to wiadoma rzecz. Jak się pan spotkał z ojcem oko w oko, bo tyle troszkę czasu płynęło, nie? No, zapytałem pierw, co to za jednostka tych żołnierzy, cośmy zmieniali. Oni mówią, że 4. dywizja. No, to ja mówię, tutaj mój ojciec chyba w tej jednostce. Czy jest taki i taki? A on mówi, jest, w żandarmerii jest. Ale jego w tej chwili nie ma. A to w tym samym pomieszczeniu. I myśmy położyli się, bo zmęczeni byliśmy. Ja się położyłem też, no i usnąłem. Słyszę, jak się mój ojciec melduje do tego dyżurnego oficera, że tutaj syn pana jest, obywatela,
obywatelem, tak, to nie było pan, tylko obywatel. A po towarzysze, tak? Tak. No i budzi mnie ojciec, no i porozmawialiśmy. Na drugi dzień przyszedł też do mnie, gdzieś tam na dziewczyny, miał do kobiety i mnie, tam do jej córki. A mnie to nie interesowało. To tato wiedział, jak sobie radzić w życiu. Tak. Aha. A ja za młody jeszcze byłem. No, tak. Ale na pewno było to zdziwienie, bo zostawiał pana jako chłopca w jakimś tam ubraniach cywilnych, a nagle tu patrzy, a tu żołnierz stoi. To taka... No, ale ojciec wiedział, że ja w wojsku już jestem, że no, ja... Ale nie widział swojego syna. A no nie widział, nie. A miał pan czapkę z orzełkiem? Jaki ten orzełek był? No to podobne jak wrona. Jak wrona, bo jeden z moich kombatantów mi pokazywał oryginalny orzełek, jaki miał jeszcze z korzonów drugiej armii. No to mieli jeszcze te stare orzełki, z takie złote. Tak, bez korony. Z koroną, miał z koroną. Z koroną? Tak. A to już było, to już późniejsze było. Myśmy mieli, że... A, czy tylko tą kurę taką. Kurą taką, tak, tak, tak. No i jakie dalsze losy na tym Grochowie? Rozstały się wasze drogi? Tato gdzieś tam w innym kierunku, pan w innym, czy... Co dalej? Ojciec z tej jednostki przeszedł do jakiejś tam, bo siostra była też we wojsku. No właśnie. I a siostra gdzie? Gdzie trafiła? Do jakiejś szkoły oficerskiej. O. Gdzie tam była takim, no, kelnerką, nie kelnerką, coś takiego tam. W kasynie jakby. W kasynie, tak. Także i siostra ojca, no, za jej no, prośbą ojca wzięła koło siebie, żeby był no, ojciec koło niej. Pewniejsza była. Dobrą funkcję. Tak. Także i ojciec był w porządku. I, a ile, no, ile tato już wtedy mógł mieć lat, bo to już... No, od 50, tak? Ojciec 902 urodzony był. No to w 1944 roku powołany był, no to koło 50. Koło 50 miał. Ale popatrz pan, że jego do polskiego wojska nie wzięli w czasie napaści na... Nie wszystkich brali. Nie wszystkich. No bo wiem, że nie był, no, przed wojną... Widocznie nie brał udziału w ćwiczeniach rezerwy i dlatego nie widział w ewidencji. No i... Na pierwszej kolejności byli mobilizowani ci, którzy byli rezerwistami i brali udział w ćwiczeniach rezerwy. Aha, byli przeszkoleni, tak, od strzelania. Tak, tak. No, no i tak. Jakie dalsze pana losy w tej Warszawie? Jak w ogóle pierwszy raz pan zobaczył Warszawę, to chyba jakiś traumatyczny widok. Panie, nie to... był pan wcześniej w Warszawie? Nie. Ja w życiu nie byłem w Warszawie. No i nagle zobaczył pan to gruzy. Gruzowisko. Gruzowisko. Panie, przejść nie można było. I panie... Doszliśmy... A takie no, widoki, które pan tam gdzieś widział, takie najgorsze, czy może być jeszcze ciała jakieś, no, no cokolwiek takiego, no, co pana przykuło uwagę? Jedynie co widziałem, że zwierzęta, znaczy konie pozabijane były, już jak żeśmy już zdobyli Wisłę, przeszliśmy no, do Starego Miasta, bo to... Grochów się łączy z tym, z Pragą, także on... No dobrze, ale w tym czasie jeszcze powstanie trwało, tak? Nie, już po powstaniu już nie, było. Już było po powstaniu. W sierpniu było powstanie, 1 sierpnia. A tam już, tak, lubię, tak, tam na rzecz. Także to... No ale miał pan takie informacje, że wybuchło powstanie, czy nie dochodziły do was takie sygnały? To w tym okresie, jak było powstanie, to myśmy byliśmy w tym, w Przemyślu. Aha, ale informacje do was docierały, że wybuchło powstanie, docierali, czy raczej tak, to było takie komentarze? Docierali, tak, tak, doszło, dochodziło. No dobrze, czyli pan w sumie zdobywał i nie zdobywał, bo pan się bardziej przyglądał zdobywaniu tej Warszawy, tak? Czy brał pan bezpośredni udział w forsowaniu Wisły? No, ja jeszcze obsługiwałem radio. A, radio. Nadawczo-odbiorcze. Aha, czyli był pan świadkiem tego forsowania? Ze mną Warszawy. Był jeszcze ten, co nosił baterię. Aha.
bo to bateria osobno musiał mieć, akumulator, a ja aparat. Także nas dwóch było i przeszliśmy w Wisłę po lodzie. Już mróz był, zima była. Przeszliśmy do na drugą stronę, na żywność to była naprawdę niedożywione byliśmy jako wojsko. No to była zima to. Tak i palił się taki w piwnicy taki magazyn czy co to było. W każdym razie maski żeśmy założyli na gębę, nie patrzyliśmy. Czy co będzie, czy nie będzie, ale poszliśmy tam do środka i były konserwy, były alkohole, no całe cuda, zaopatrzenie dla niemieckie. Dla was to cuda były. A dla nas to panie, popiliśmy sobie z nim i tego. Rano się budzimy pod gołym niebem, panie, w styczniu, 17 stycznia. Trzeba było być zahartowanym. Tak, panie. Popiliśmy, no i gdzie nasza jednostka, gdzie szukać? Włączyłem ten radio na nadawcze i odezwał się, gdzie nasza jednostka? Piaski. Pod Warszawą. Pod Warszawą, gdzieś tam. Tam nocowali. Nasze, tak, no i panie, tam żeśmy na piechotę, czy ktoś was no, nie, tam no, nie było czym, wszystko na piechotę trzeba było iść. No i doszliśmy do tego, no to troszkę. I potem kolejny etap walki, jaki był z Piasek? Przemarsz, panie, z Warszawy do Bydgoszcz. Do Bydgoszcz. Przemarsz, w sensie na piechotę? Przemarsz, tak. To jest 300 kilometrów na piechotę, śnieg po kolana, zamieć. A jakie buty pan miał? Te trzewiki. Trzewiki czy oficerki takie te buty? Trzewiki i owijacze. No takie. No owijacze, i... czy jeszcze do tego onuce do środka, tak? I onuce, tak. I to trzeba było umieć. Tak, jeszcze nie miałem okazję nosić onuce, więc... Tak. Także... Do Bydgoszczy? W Bydgoszczy jakieś działania wojenne były, czy już Bydgoszcz była wyzwolona? Działań wojennych nie było, tylko panie, był taki... Tam na kanale bydgoskim stała barka załadowana cukrem. No i panie tam... Niedaleko myśmy kwaterowali tam, zakwaterowaliśmy się tam koło tego, niedaleko tego kanału. I poszedłem tam, panie, z menażką na sobie wziąć trochę tego cukru. Panie, jak się wojsko zwiedziło, to później musieli postawić wartownika, bo tam jeden spadł do wody. Dobrze, że jeszcze go uratowali panie. I postawili wartownika i także... A cukier był na wagę złota. A na wagę, no myśmy gorzką kawę, suchary i gorzką kawę myśmy dostawali takie wyżywienie. No to panie, to. A była jakaś przydziałowa porcja alkoholu, czy to raczej... A to jakaś musiała być uroczystość jakaś. Aha. To tam chyba, że te oddziały pierwszorzutowe, frontowe to dostawały tam po 200 gram, a to głównie Sowieci, nie Rosjanie tam dostawali to. Może nie dostawali. Ale papierosy dostawaliście przydziałowe. Dostawaliśmy takie te kurszki. Palił pan? Ja nie paliłem jeszcze, ale dostawałem. Można kolega. Przehandlować na tak. Z Bydgoszczy gdzie dalej was poniosło? Z Bydgoszczy, jak wspominałem, w kierunku Jastrowia. Jastrowie. Czyli już walka o wał pomorski. Tak, to już była walka. Już pan miał już kontakt z Niemcami taki bezpośredni. Tak, tak. To już była frontowa. Tak. Walka. To już było. Czy świstały kule? Wybuchały moździerze wokół pana? Panie, jak to powiedzieć?
artyleria waliła niesamowicie, niemiecka. A my ciągle w lasach, bagniste tereny. Trzeba było, no ja osobiście to tam nie stykałem się z artylerzystami, ale te moździerze. To już przed wiosnie było, to już okres wiosny się zbliżał, tak? No to był marzec. Tak. To był luty. No, to był okres no, wiosny. Luty był. Ale taka pogoda była zmienna. Mhm. I raz padało, raz nie padało, ale więcej się padało, jak nie padało. Człowiek w tych lasach to tak w jednym miejscu przenocował, na drugi dzień zmiana na inny odcinek. I żeby nie chorowaliście, bo... No jakoś nie. Odzież wilgotna. No, nie chorowaliśmy. Także człowiek młody był bardziej odporny na takie zimowe... Nie to co dzisiaj. Tak. Młodzież. No. A czy jakaś traumatyczna sytuacja, jakiś postrzał, odłamek, jakiś, chodzi mi o konfrontację taką bezpośrednią, bojową, coś pan takiego no, czy kontakt z Niemcami, no. No właśnie, chciałem wspomnieć o tym, że już jak myśmy walczyli, jak to ta miejscowość? Jastrowie, tak? Nie Jastrowie, to już było po Jastrowiu. Wspomniał pan, że z Jastrowia przygrupowaliście się w kierunku Nadarzec, tak? Nadarzec, co tam się działo? Tam walki dość długo trwały. No, ponad tydzień. Tam w tym miejscu, w tej miejscowości. Raptem, jak to w łączności, trzeba było rozciągać kable od batalionu do sztabu pulku, żeby była ta łączność. Dowódca pulku nie mógł się z jednym batalionem połączyć, a groziło temu batalionowi okrążenie. Także musi być naprawiona linia. Noc, nie noc, trzeba było iść szukać tego... Skrętkę robić. Tak. No i mnie i Tadeusza Sokół miał na imię, bo ze Lwowa był, 26 rocznik. I poszliśmy. Wyznaczył nas dowódca kompanii, mnie i jego. Trzeba było iść, noc, nie noc, trzeba było iść. I teren był leśny. Trzeba było naprawdę uważać. On szedł przodem, no wzięliśmy sprzęt, kawałek jakiegoś kabla trzeba było mieć, żeby w razie odcięty jakiś większy odcinek trzeba było połączyć łączność. Ja się jeszcze, wie pan, dziwię, dlaczego jeden przewód był doprowadzony, a drugiego nie było. A to była ziemia, była tym minusem. Zawsze się wtykało od tego telefonu, taka była. To było małe napięcie takie. Tak, i to łączyło. I on szedł przodem. Ja za nim szedłem, no bo tak i trzeba było iść tak, żeby nie było słychać, żeby nie było gdzieś, nie depnąć na jakiś suchy patyk, coś takiego, gałąź. Trzeba było naprawdę ostrożnie iść, bo to było zaraz podejrzane. Ani latarki, ani papierosa, ani rozmowa głośna, tylko tam pomrukiwać. No i on szedł przodem, ja za nim. I on gałąź napiął, szedł swoją osobą i gałąź napiął, a ja za nim. Ta gałąź uwalniając od niego,
walnęła mnie po twarzy. I mnie panie uraziło prawe oko. No ale zabolało mnie to, okropnie zabolało. Ale poszliśmy dalej. Doszliśmy kawałek tam. Była zasadzka dwóch Niemców, którzy tam już przecięli tą linię, czekali na telefonistów. No i on tam szedł przodem, ten jego tam zahaltował, ten Niemiec. A ja w tym słyszę, że ten haltuje, skryłem się za takie grube drzewo, akurat w pobliżu było. I czekam, co będzie. A ten Niemiec, a ten Sokół stoi jakby oniemiał. No nie mam pojęcia, ani nie poddał się. A ten Niemiec pociągnął za MP. Ja mam ten pistolet maszynowy. MP-40. Tak. I Schmeisser potocznie nazywa. No. I jego przeciął połowę. Czyli serią, tak? Tak, serią. Ale panie, jak on stał naprzeciw siebie, no to ja nie będę strzelał, jak nie on... Nie wyszedłby pan też tak na to bym z tego zabił przecież. I już jak on Polek, ten Polak, ten jeszcze tam stoi. I wziąłem, wymierzyłem te pepesze za drzewa też, żeby nie zauważył. No i jego. Ściął pan go. Ściąłem go. A ten drugi? A ten drugi zaczął uciekać. Niemiec. Ja zanim tam puścił serię, tylko nie w niego, żeby on się zatrzymał. I mówię, żeby podniósł ręce i poddał się. No i on zatrzymał się, broń rzucił na ziemię, podniósł ręce, dobiegłem do niego, ręce mu do tyłu związałem, żeby był pewniejszy. Przeprowadziłem do tego miejsca, gdzie ten Polak, no i ten jego kumpel. Tylko pierwszy, jeszcze zanim poszliśmy do sztabu, zrewidowałem tego zabitego, co to za jeden, kto to był. No i dokumenty znalazłem od niego tam w kieszeniach miał i tego Niemca wziąłem, żeby wziął na plecy tego zabitego. Zaniósł do sztabu, bo przecież nie zostawię jego tak. No i panie, to był najgorszy moment w moim był życiu. Był pan świadkiem czyjejś śmierci, tak, kolegi najbliższego. Tak, pierwszy. No, to... Pan powiedział, że został przecięty, w sensie w przenośni przecięty, bo nie był przecięty, tylko po prostu dostał no, sobie... No tak, i on długo nie, jeszcze coś tam mruknął, ale już nie zrozumiałem. Nie jak... było nawet szans mu życia tak, ratować, tym tak, bardziej, tak. Że pan... No i... to pan miał dużo szczęścia i celności, że pan jednego załatwił, unieszkodliwił, a drugiego pan zaresztował. No, to... no to zatrzymałem go i zaniósł ten... To był dość zbudowany ten Niemiec. Zostawił pan sprzęt, aparaty telefoniczne, to wszystko? Nie, naprawiłem. Jeszcze naprawiłem ten telefon. Jeszcze pan zadanie wykonał. Tak, zadanie wykonałem, zadzwoniłem, żeby kogoś wysłali do pomocy, żeby zabrać tego kolegę. No. Niemcy byli na tyle ukryci, że nie dało rady po prostu ich zauważyć? To było tak... No raczej nie, no bo nikt się nie spodziewał, on się też... Ale też dziwne, że zatrzymali go, a nie oddali od razu strzału, to też no, dziwnie się zachowali, nie? No tak, ale on... Pana nie widzieli, tak? Jak... Nie, jakoś nie zauważyli, nie wiem jak to, że no ja stałem za drzewem, a on tam jego tam... Czyli znowu pan miał życie uratowane?
No, tak. Pan Bóg czuwał, tak. Bo gdyby pan szedł gdzieś z boku, by pana zauważyli, obydwaj byście zginęli. A drugi raz to miałem też kontuzję. Też w kolobrzegu. Ja jeszcze wrócę do tego, a co z tym okiem? Ono funkcjonowało, pomimo że dostał pan tak, tylko że w tym oku tak jakby coś pływało mi. Tak jakby, a to była zwichnięta soczewka. I też już po wojnie, po zdemobilizowaniu zaczęło mnie bolić już w 1953 roku. Ale to zakwalifikowane jako kontuzja wojenna, tak? Tak, tak, bo z morza walnął w nasz budynek, gdzie myśmy kwaterowali, łączność i tam jeszcze kucharze się do tego mieszkania zadekowali i rozpalili ogień. Tam, znaczy w tej kuchni. I światło. I dym poszedł do góry. A. Wystarczyło. Tak. Wystarczyło. Siedział na wieży, w koło brzegu na wieży kościelnej i kierował. Kierował ogień. Tak, z morza. Z takim pociskiem jakiś taki dużego kalibru. To ze 125 mm? Chyba tak, no bo taki poważny wybuch był. I to w stodole. Tak, ten. Walnął. I wyszedł ten jeden kucharz za stodole się załatwić, czy co, licho go wie. Po tym wybuchu mnie walnęło coś w tym, w czasie tej, jakiś gruz, cegła, gruz, decha, czy co, licho wie. I też mnie w stronę prawą. I poprawiło jeszcze. Gorzej się zrobiło. No ale w izbie chorych przeleżałem 3 dni i stwierdzili, że to jest tylko zwichnięcie soczewki. Po wyjściu z wojska pójdziesz na operację i soczewkę wyciągną i będziesz widział jeszcze na te oko. Ale to figa prawda. Już po wojnie zaczęło mnie bolić te oko, to w 1953 roku. To już... Panie Józefie, czy podczas tych wypraw w celu naprawy linii telefonicznej, czy też byliście narażeni na snajperów, na strzelców wyborowych niemieckich, też musieliście uważać? Też trzeba. A bywało, że gdzieś coś tam w pana kierunku z daleka poleciało? Raczej dwie znane kule, ale... Ale jakoś tak, że mnie nie... A jakoś byliście ubezpieczani? Czy te wypady były takie samodzielne? Szło dwóch i to już od was zależało, czy wrócicie, czy nie? Tak, bo to w tych warunkach, jakie myśmy tam walczyli na tym Wale Pomorskim, to oni mieli pieruńskie zabezpieczenie Niemcy. Oni mieli bunkry, oni mieli tam szanse na... widzieli wszystko. A panie Józefie, też taka istotna sprawa. Snajper snajperem, ale też dużo było terenów zaminowanych. Miny, pułapki, cokolwiek. Też pan trafiał na takie rzeczy? No nie, być raczej nie. Żeby gdzieś na coś nie wejść? No. Teren zaminowany? No, ale pouczani byliśmy, tak. Żeby... Uważać od nogi, żeby... Stawia nogę, tak? Tak, tak. I ostrożnie. Tak samo jak wspomniano, żeby gdzieś na jakąś suchą gałąź, żeby nie wydała jakichś głosów. Sygnału, tak. Nie wskazać swojej obecności. Z tego, z tych Nadarzyc, kierunek Kołobrzeg. Zdobywanie Kołobrzegu, tak? To była jeszcze, zanim doszliśmy do Kołobrzegu, to trzeba było lasy przeczesywać. Bo Niemcy byli już pod Bałtykiem okrążeni. Oni mieli tylko drogę na morze. I oni się krążyli po tych lasach, żeby człowiek, a to było niebezpieczne zadanie, żeby ich tam wyłapać w tych lasach. Oni krążyli i to z Poznania, oni jak byli tam okrążeni w Poznaniu, wyemigrowali, chcieli się dostać do Wałcza, a Wałcz jeszcze się bronił. I to po tych lasach tam ciągle się szwendali, także
tutaj niby front od tej strony, a oni z tyłu atakują. Ale to były jakieś takie większe grupy zorganizowane? Czy tak, to tak. Oddziały kilkunastoosobowe? Jeden żołnierz wyszedł, no, zaatakował nas. Myśmy po deszczu, trzeba było się mieszczaliśmy. I tak potem, co poprzednio byli, mieli taki tam z drewna, z ziemi wykopane taki schron. I tam jeszcze piecyk miał postawić, żeby można było tam zagrzać się. I Niemiec ten przyszedł, znaczy koło tego stanął i czekał. I wyszedł jeden z tego bunkra. A ten Niemiec, jak go walnął w twarz, zęby mu wybił. Bronią czy ręką? Chyba ręką. Chyba miał pierścień jakiś, bo jakiś potęga była. I jego, i ten Polak zamiast do bunkra, to uciekł za drzewo, a to jeszcze śnieg leżał, zmarzł w samej bieliźnie, do rana przeżył. I rano dopiero jego tam artyleryści dojrzeli, dali mu tam ubranie jakieś tam stare, no i ocalał. Czy duże straty pana jednostka miała w tym okresie forsowania tego wału pomorskiego? Dużo zabitych było kolegów? Bardzo dużo. Czy brał pan udział w pożegnaniu? Jak to wyglądały te pochówki? Pochówki takie były, że albo chowali, albo im było kiedy chować. Także, ale trzeba było. Czyli koledzy też, tak powiem, odchodzili na wieczną wartę, tak pańscy? Tak, to wiele odeszło. Z tamtego okresu trafił pan do Kołobrzegu, nie? Zdobywać Kołobrzeg. Ciężka to przeprawa była. No 7 marca myśmy już pod Kołobrzegiem byliśmy. Przeczesywaliśmy liść. Festung Kolberg. Tak, tak. Festung Kolberg, to znaczy... Twierdza. Tak, tak. Ale jakoś... I tylko rany pan odniósł w tej stodole tam, co... To było kontuzja tylko. Kontuzja, tak, tą belką, tak. Czy tam. I z tej izby chorych gdzie pan trafił? Z powrotem do oddziału, do walki? Tak. Jeszcze walczyła ten... jednostka w Kołobrzegu, o Kołobrzeg. Po zdobyciu Kołobrzegu brał pan udział za ślubinami, może? Brałem. Każdorazowo ten miadek, co roku. A te pierwsze, co się odbyły w 1945 roku, to był pan w tym czasie tam gdzieś na plaży, jak się odbyło? Nie byłem. Moją jednostkę przerzucili do nadmorze. To ta miejscowość tam, byłem w czasach. A w kierunku? Na Gdańsk? Na Szczecin? Na to miasto, tam Kamień Pomorski. A, Kamień Pomorski, tak. To gdzieś w tym kierunku tam. Także... I szlak bojowy zakończył się na Kołobrzegu? Ten nie. Stricte bojowy? Nie, jeszcze Odra. Czyli forsowanie Odry, bo pan brał udział. Odra. Trzeba było Odrę sforsować. Trzeba i doszedł pan do jakiego miejsca? Do Łaby. Do Łaby. Nad Łabą spotkanie z wojskami sojuszniczymi. Z 9. Armią Amerykańską. Był pan face to face, rozmawiał pan z Amerykanami, tak, pan Amerykanów? Tak. Kilku kolegów przeszło na ich stronę. A, czyli uciekło, tak? Nie wrócili. Zdezerterowali. A czy w tym okresie od forsowania Odry do Łaby jakieś sytuacje traumatyczne, zagrażające życiu, czy coś, co mógłby pan powiedzieć, bo no, za dużo czasu, żeby opowiadać dzień po dniu ten szlak bojowy. Czy jeszcze coś się wydarzyło między Odrą a Łabą?
No raczej o te kanale, ten kanał, nie mogę tam wypowiedzieć po niemiecku ten nazwę tego kanału. No i tam jeszcze były ciężkie walki, jeszcze się bronili tam te jednostki niemieckie. No ale już... Wraz z jednostkami niemieckimi, czy trafiał pan też na inne narodowości służące w wojskach niemieckich, bądź oddziały będące w strukturach armii niemieckiej? Chodzi mi o Litwinów, jednostki ukraińskie, bo na tamtym terenie szarżował ten ukraiński, wołyński Legion Samoobrony, czy też się zdarzali inne narodowości, tylko Niemcy? No. Raczej... Jako niewolnicy, to jako jeńcy, to tak. Tutaj na Wale Pomorskim jeden ten obóz jeniecki, to był nasza jednostka, ale dywizyjna. 18 pułk walczył na ten obóz. Także jak myśmy przychodzili przez tą, to przy samej drodze to było na ten. Myśmy zdjęcie nawet robiliśmy z Łukaszem tam na tej. Wziąłem, poprosiłem wnuka, żebyśmy pojechali, odwiedzili te. Borne Solinowo to jest za blisko Szczecinka. To tam w głąb, bliżej Jastrowia. Aha. A czy podczas tego szlaku swojego bojowego też wyzwalał pan jakieś obozy koncentracyjne, czy też obozy pracy, że uwalnialiście polskich jeńców, czy żołnierzy Września, czy powstańców warszawskich. Gdzieś trafialiście na takie właśnie, na Polaków? Ja panu powiem, że ja wiem z tego, że do jednej miejscowości przechodziliśmy tam był jakiś jeniecki obóz też. Jakie to miasteczko było, to nie powiem panu, ale było takie, no, wieża kościelna, było ją za góry widać i samoloty nasze naloty robili na ten miasteczko. Co tam było, to nie wiem, ale w każdym razie te samoloty odleciały, a myśmy wkroczyli do tego miasteczka. W tym miasteczku, ja wiem, tam połaziłem. No, nasza jednostka tam się zaczęła tam formować. Drugi raz nalecieli i po nas zaczęli te nasze samoloty. Na nas zaczęli. To z tych samolotów, co takie ogień wytegło. A nie wiem, to Niemcy nazywali, że to są te kaciusze śmiertelne, czy coś takiego, jakoś tak Niemcy te samoloty nazywali. Ale wlazłem, wszedłem do tego sklepu tam przez drogę, a te samoloty tam jeszcze latali, aż wystrzelali te i strzelali rakiety te nasi żołnierze, że to po naszych żołnierzach. Oni nie reagowali. Wystrzelali amunicję i polecieli. No i to później. Czyli tak zwane... Parę koni nam tylko zabili. Friendly fire, swój do swoich strzelali. Tak, tak. No i tak się nieraz i moździerze tak... No to się zdarza w ferworze walki, czasami tak. Koń się cofnie, albo pójdzie za bardzo do przodu tak. I jest za szybko na pozycjach niemieckich, tak. A swoich tam... No. Tak, to czyli tak, tak. Doszedł pan do Łaby. I tam długi okres przebywaliście? No był tydzień czasu. Tydzień czasu. I wycofali was do Polski, do... Do Nowego Targu. Nowego Targu, aha.
Na granicę czeską. I jaki czas pan jeszcze w wojsku służył? Jaki, czy to już był koniec? To już w tym jednostka z Nowego Targu przeszła do Krakowa na ulicę Wrocławską. Tam nasz klub był. Także ja raz pojechałem tam na wspomnienia do Krakowa. No ale to za daleko jeździć było. Ale opłacałem składki i do tego klubu należałem. I proszę pana, w Nowym Targu nas przywitał cały ten burmistrz tego miasta. To nawet jest w książce ten, książka, jak ten burmistrz dowódcy pułku chleb przekazuje temu. Witam was chlebem i solą. Tak, no i stamtąd roku? Już do cywila. Czyli tam już pan był zdemobilizowany i trafił pan na Pomorze. Jak to się stało? Trafiłem, znaczy pisałem list do ojca. Ojciec pisał do mnie, że już ojciec pierw był zdemobilizowany, ja jeszcze był w wojsku. Ale to było na Wigilię i poprosiłem, żeby mnie przepustkę dali do na święta. No i zgodzili się, dali mi tą przepustkę, bo później wróciłem z powrotem i demobilizacji jej. A zwłaszcza, że z okiem miałem problem. Aha, bo miał problemy mi się tak, także. Czyli tutaj pan trafił tu do Sławna, tak? Tutaj trafiłem z Olsztyńskiego. Z Olsztyńskiego. Najpierw tak. Tam, a potem dopiero. No tam rodzina się, jak to nazywali, PUR. PUR to z Krakowa. Repatriacyjne. Tak? Tak, repatriacyjne. Także rodzina była zakwaterowana z Łódzka, z Wołynia. Wołyniaki. Przesiedleńcy tak, w zasadzie. Tak, bo tak. Tam około Paslenka. Czyli wszyscy, którzy musieli opuścić tereny wschodnie drugiej RP. Tak, tak, tak. A ktoś został z rodziny tam w Łódzku, czy raczej wszyscy Polacy tu przyszli? Ci zostali, co wymordowane byli. Aha, a żywe wszystko uciekło. Cofnę się jeszcze pół roku do tego momentu, kiedy ten traumatyczna ta akcja była z Niemcami, co kolega został zabity. Czy pan w jakiś sposób został za to wyróżniony, uhonorowany, bo jakby nie było, no to pan już ratował swoje życie, potem zdobył pan jeńca. No mnie pierw obwiniali, że nie obroniłem kolegę. Obwiniali mnie, ale przesłuchiwali tego Niemca też. I Niemiec mówi, że ja im tłumaczę, że ja nie mogłem zabić Niemca, bo on zasłaniał mój kolega swoją osobą. To jak ja mogłem strzelać? Pierw bym zabił kolegę, a Niemiec by się przewrócił i czyli jeszcze by mnie zabił. Za ten fakt ani nie pochwalili, ani nie zganili. To znaczy nie, później dostałem krzyż waleczny. A, czyli jest pan posiadaczem krzyża walecznego. Tak. To bardzo dobra pamiątka. Panie Józefie, dużo tej opowieści jak na jeden raz. Być może kiedyś się jeszcze spotkamy. Ja dziękuję ślicznie za te ważne świadectwo, szczególnie ważne świadectwo w kwestiach wschodnich, Kresów, Wołynia, ale też bardzo ciekawe pana relacje, kontakt z wojną, bogata ta szlak bojowy. Dziękuję za spotkanie. Życzę oby jeszcze się spotkać. Zdrowia i cieszę się, że może pan swoje świadectwo dalej przekazywać za moim pośrednictwem, bo już naprawdę was kombatantów jest tak niewielu, że niewiele trzeba to wykorzystać. Dziękuję ślicznie. Dziękuję też panu.